czwartek 18 grudnia obradowała Rada Powiatu Ostrowskiego. Na wstępie zaprzysiężono dwóch nowych radnych, Grzegorza Rostkowskiego i Krzysztofa Guziewskiego. Przewodniczący poinformował o wygaśnięciu mandatu Zbigniewa Chrupka, który pełni obecnie funkcję wiceburmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Jego miejsce zajmie radny Krzysztof Listwon. Pierwszymi podjętymi uchwałami były zmiany w budżecie na rok 2014 oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu. Następnie procedowano nad uchwaleniem uchwały budżetowej na rok 2015. Planowany dochód na rok 2015 będzie wynosił 56 808 307 zł, w tym dochody bieżące 53 323 307 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 485 000 zł. Wydatki na rok 2015 zaplanowane zostały w wysokości 59 555 741 zł. W tym wydatki majątkowe 10 380 314 zł, to jest 17,43 zaplanowanych wydatków. Na wydatki bieżące 49 175 127 zł. Na rok 2015 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 1 550 000 zł oraz podjęcie kolejnego kredytu w wysokości 4 300 000 zł. Zadłużenie powiatu na koniec przyszłego roku ma wynieść 29,14%, na obecną chwilę wynosi ono 23%. Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe. Tak najważniejsze inwestycje drogowe to jest budowa drogi Gniazdowo-Chmielewo-Prosinica, cała wartość opiewa na kwotę 6 milionów złotych, z czego 3 miliony były pozyskane właśnie ze środków Narodowego Programu Budowy Lokalnych, tzw. schetynówek, oraz 1,5 miliona z powiatu i 1,5 miliona z gminy Starej Luboty. Następną drogą, która mam nadzieję i wierzę to, że na 99% będzie realizowana, to jest droga relacji Andrzejewo, Jabłonowo, Leśniewo, Szulborze Wielkie, Uścianek Dębianka. Inwestycja prawie 4 milionowa, z tego też 2 miliony pozyskanych środków z zewnątrz. Jest to droga na czwartym miejscu na liście rezerwowej. Mam nadzieję, że z oszczędności, bo rokrocznie było w końcu 20%, ta droga też będzie realizowana, tylko troszeczkę w późniejszym terminie. Mniej więcej tak gdzieś maj, czerwiec. I też przygotowujemy wniosek, a rocznie żeśmy otrzymywali takie dotacje, do kolejnej inwestycji drogowej. Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 2608 Andrzejewo, Jabłonowo, Leśniewo, Szulborze, Zuzela, wartości też 4 milionów złotych. Też jest to możliwość pozyskania na to właśnie z Ministerstwa Infrastruktury kwotę 50%, to jest 2 miliony złotych. Przygotowana ma zostać dokumentacja na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Jasienica-Nieskórz do realizacji w roku 2016. Zaplanowana jest także pomoc finansowa w wysokości 10 tysięcy złotych dla gmin Boguty Pianki, Zaręby Kościelne, Andrzejewo, Ostrów Mas, Szulborze Wielkie i Wąsewo. Dofinansowanie te pomoże gminom w staraniach o dotacje na remonty dróg ze środków zewnętrznych. W sumie na inwestycje drogowe w roku 2015 przeznaczone zostanie 16 185 000 zł. Na inwestycje w oświacie zaplanowano kwotę 2 680 000 zł. Do najważniejszych należy kontynuacja budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika, której koszt całkowity wynosi prawie 4 200 000 zł. Powiat uzyskał już 840 000 zł dofinansowania i będzie starać się o dotacje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kontynuowany będzie też kolejny etap remontu klatki schodowej korytarza w bursie szkolnej oraz modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Starym Lubiejewie. Zaplanowany też remont pomieszczeń wynajmowanych do tej pory przez Urząd Miasta w budynku bez zespołu szkół nr 1 w Ostrowie Mazowieckiej na potrzeby zajęć wychowania fizycznego.
Jak co roku samorząd powiatowy nie zapomniał o szpitalu. Kontynuowany będzie projekt informatyzacji placówki. Realizując zadania z zakresu polityki społecznej, zaplanowano remont budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na potrzeby terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne. Koszt inwestycji ma wynieść około 1 milion złotych, a powiat starać się będzie o środki z PFRON-u. W 2019 roku będą kontynuowane dwa projekty z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, tak zwane projekty miękkie. Profesjonalny Urząd Gwarancja Sukcesu prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Twoja Przyszłość w Twoich rękach, to już przez wiele lat ten program jest realizowany, prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Oczywiście też projekty są w bardzo dużym zaawansowaniu w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. Szanowni Państwo, zaprezentowany budżet powiatu jest oszczędny i racjonalny. Bezpiecznie pozwala na bieżące realizowanie zadania powiatu. Proszę o przyjęcie, w imieniu zarządu powiatu, proszę o przyjęcie budżetu na rok 2015 w wersji przedstawionej. Dziękuję bardzo za uwagę. Podczas dyskusji podjęto temat nieruchomości w Starym Lubiejewie, w którym mieściła się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat ma nadzieję sprzedać budynek, którego wartość 2 lata temu wyniosła niecałe 1,5 miliona złotych. Na chwilę obecną po sprzedaży części nieruchomości wyceniono na 780 tysięcy złotych. Radna Danuta Janusz proponowała przeznaczenie budynku na działalność Domu Pomocy Społecznej. Przekonywała, że utworzenie takiego ośrodka jest potrzebne, bo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Starosta przyznał, że utrzymanie takiego ośrodka jest niełatwe ze względu na niski budżet powiatu, ale zapewnił, że wniosek ten zostanie rozpatrzony przez zarząd. Projekt budżetu na 2015 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Stałych Rady Powiatu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jednomyślnie zagłosowano także za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrowskiego na lata 2015-2024. Następnie ustalono dyżury aptek działających na terenie powiatu, przyjęto plan pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych oraz zdecydowano o delegowaniu radnych Marka Kamińskiego i Dariusza Morawskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej. Przez aklamację przyjęto raport z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2012-2013. W interpelacjach radny Nadratowski ponowił wniosek o utworzenie kolejnej Komisji Stałej Rady Powiatu, Komisji Rolnictwa, a radna Janusz uzupełniła wniosek, by z Komisji Rozwoju Powiatu oraz Spraw Społeczno-Obywatelskich wyodrębnić oddzielną Komisję Oświaty. Kontynuowano też podjęty na poprzedniej sesji temat zakazu handlu żywymi zwierzętami na targowisku miejskim przy ulicy Broniewskiego. Powiatowy lekarz weterynarii Piotr Orzeł wyjaśnił, że działalność targowiska reguluje ustawa, a handel zwierzętami w Ostrowie nie spełnia wszystkich wymogów weterynaryjnych. Kiedy widzi, ostatnio byłem na tym targowisku, kiedy widziałem te nieszczęsne kury ściśnięte w tych klatkach, które zresztą były brudne, na pewno nigdy nie były czyszczone i dezynfekowane już na pewno. No trudno sobie wyobrażać w tego typu historii, w tego typu warunkach handel zwierzętami. Dodam tylko, że oprócz tych ustawy o zdrowiu zwierząt i rozporządzenia jest jeszcze ustawa o ochronie zwierząt. To jest jakby troszkę inna ustawa. No trudno, żeby te zwierzaki przez lata, zwłaszcza przez kilka godzin siedziały w tych klatkach. Lekarz weterynarii Piotr Orzeł zaznaczył, że spełniając swoje obowiązki, poinformował właściciela targowiska, czyli Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, o nielegalności handlu żywymi zwierzętami. Podkreślił przy tym, że to właśnie po stronie właściciela czy dzierżawcy targowiska leży konieczność zapewnienia odpowiednich warunków do handlu.